Słowa Ewangelii według świętego Jana. W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa: jakiego dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Rzekli więc do niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus: jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Żydzi oczekują znaku, który będzie działał na ich zmysły. Będzie posiadał dla nich siłę przekonującą. Chcą stać na fundamencie oczywistości mierzalnej i dotykalnej, nie zaś na słowie Jezusa. Tymczasem Jego słowo jest podstawą naszej wiary. Wiara rodzi się ze słyszenia. Tym zaś, co słyszymy, jest Słowo Boże. Uwierzenie Słowu odsłania przed nami treść i głębię znaków, czyli cudów, czynionych przez Jezusa. Nie dostrzegamy znaków, jakie Bóg czyni w nas i w świecie wtedy, kiedy nie wierzymy Jego Słowu. Słowo Pańskie udziela nam umiejętności widzenia, słyszenia i dotykania w wymiarze ducha. To Duch Święty nam wyjaśnia. On nas poucza, przypomina słowa, które otrzymaliśmy od Chrystusa. Kiedy Pan mówi o chlebie, uczniowie znowu go nie rozumieją. Tymczasem on jest chlebem. Nie można i trzeba, nim można i nim trzeba się karmić. Jezus jest życiem. Bez Niego życie jest koszmarem. Chlebem jest Jego miłość. Jest Jego Słowo, które nieustannie kieruje do człowieka. Chlebem jest posłuszeństwo Ojcu, Jego miłosierdzie. Chlebem jest modlitwa. W tym jest chleb i nasze nasycenie się. Przyjąć Jezusa jako pokarm to praktykować Jego styl myślenia, rozumienia, Jego styl odczuwania. Można odnieść wrażenie, że do człowieka dociera i przekonuje go jedynie to, co go nasyca, zaspokaja. Żydzi chcą, aby Jezus ich przekonał, iż jest z nieba, od Boga. I to zaspokojenie powinno zawierać znaki, które staną się dla nich przekonywujące. Powracają w swoim wywodzie do tego, że znakiem najbardziej przekonywującym było to, kiedy ich ojcowie jedli mannę na pustyni. Chcemy odczuwać Boga, być nasyconymi Nim, zbliżać się do Niego na naszych warunkach, a także, by Bóg objawiał się nam w taki sposób, że to my uznamy za przekonywujące dla nas. Jezus nie ułatwia sprawy swoim rozmówcom. Nie podaje im prawdy o sobie w sposób uwalniający ich od trudu uwierzenia. Jezus w miejsce Mojżesza, o którym oni mówią, wstawia swojego Ojca. Wskazuje, że manna, którą Izraelici żywili się na pustyni, nie uchroniła ich od śmierci. Tymczasem Ojciec Jezusa Chrystusa udzieli im takiego chleba, który pozwoli żyć wiecznie. Tym chlebem jest On sam. Prawdziwym chlebem jest Bóg, Jezus Chrystus.
Komunia Święta dokonuje w nas zmiany pragnień, z tych doczesnych na wieczne, z pragnień zmysłowych i cielesnych na pragnienia duchowe. Przez chleb dający życie wieczne postrzegamy inaczej to życie, w którym trwamy, a tym samym w naszym rozumieniu idziemy w stronę przeżywania tego wszystkiego, co teraz, pod kątem tego, co później.